Państwu. Mam wrażenie, że już za każdym razem zaczynamy każdy odcinek takimi słowami, ale nieistotne. Dzisiaj zagramy w MMORPG, czyli grę Massive Multiplayer Online RPG, czy jakkolwiek ten skrót się tam rozwija, nieistotne. Cóż to są za gry? Proszę Państwa, to są gry oczywiście typu RPG, w które może grać bardzo dużo osób, to tak w skrócie, ale to pewnie wiecie, no bo w końcu jesteście podanymi geekami jak ja i lamosami bez życia. Także tak, dzisiaj zagramy w Dungeons and Dragons Neverwinter, proszę Państwa. Parę słów o grze. Gra została upubliczniona, można tak powiedzieć, 30 kwietnia tego roku w wersji beta. I taką wersję beta może sobie pobrać każdy z nas. Każdy z was i z nas grubasów i z was zwykłych ludzi może sobie pobrać i zacząć grać za darmo. Tak po prostu. Zakłada konto i może grać. Prawda, że miło? Gra oczywiście oferuje system mikropłatności, ale o tym później. Za grę odpowiedzialne studio Cryptic, którzy wydaje też takie gry jak City of Heroes albo Champions Online. W obydwie te gry, o których wspomniałem, nie grałem, więc nie będę się wypowiadał, jak studio sobie poradziło z tym tytułem. Ja tutaj mam już od jakiegoś czasu postać. Great Weapon Fighter Dragon oczywiście. Jestem półelfką. 29 level i zobaczmy, jak prezentuje się gra. No i jesteśmy. Proszę Państwa, na pierwszy rzut oka może Was, no że tak powiem, zajebać po prostu ilość wszystkiego na ekranie. Gra jest przepierdolona kolorami, postaciami, sklepami, wielkością map. Graczy jest mnóstwo, lokacji jest mnóstwo, aczkolwiek gra troszeczkę różni się, kurwa, muszę się jebnąć w ryj, bo niewyraźnie mówię, różni się, oczywiście Grzegorzu, różni się od innych gier tego typu. Po pierwsze, nie jest to do końca otwarty świat, jest raczej podzielony na swojego rodzaju sekcje, więc nie możemy sobie biegać wszędzie dowolnie jak chcemy. I bardziej skupione na tradycyjnym RPG The Portals of Klaus. Tu są oczywiście jakieś wydarzenia dla wszystkich graczy. Strata tata. Tak, tak, świetnie. Możemy sprawdzać sobie pocztę. O, ktoś do mnie napisał, ale fajnie. I tutaj też. You survived. Okej, spierdalać. No i tak, niestety akurat trafiliśmy na noc, chociaż u nas jest dzień w realu i napierdolone pewnie słońce i siedzę sam gaciak nagrywając to, także smacznie. No i co? Zobaczmy, jak wygląda moja postać. Ta-ta-ra-ra! Ja już jestem tutaj opierdolony w całkiem niezły staw, wszystko jest oczywiście magiczne. Możemy wstawiać kamyki, możemy zmieniać wygląd broni, możemy robić bardzo dużo ciekawych rzeczy. Jak widzicie, sporo tego jest. I oczywiście wszelkiego rodzaju umiejętności i jeszcze dodatkowe umiejętności i nasi kompanioni i tego jest bardzo, bardzo dużo i mi zajęło przynajmniej tydzień, żeby się ze wszystkim rozeznać. Co ciekawe, inaczej się wchodzi tutaj w tryby menu, naciskamy Alt i dopiero wtedy możemy przeglądać różne rzeczy. Tak czy siak. Gra oczywiście jest już od serii idiotoodpornych, także jeżeli nie wiemy gdzie iść, to ta magiczna ścieżka zaprowadzi nas prosto do questa, do którego musimy zmierzać. Prawda, że wygodne? Oczywiście, że wygodne. Ułatwienie dla dzieci, kurwa, nie będę mówił z czym, ale no, także idziemy. Na questa, kurwa! No tak, dlaczego jest Neverwinter? Neverwinter to oczywiście miasto w świecie Forgotten Realms, jeżeli czytaliście coś z tego świata typu Legenda Dritza czy inne, to będziecie świat znać, aczkolwiek nie spodziewajcie się, że będzie on taki, tak, satatata, przyjmujemy questy, dajemy questy, nie spodziewajcie się, że świat będzie, kurwa, milczy. Świat będzie taki, jak w książkach sobie wyobraziliście. Jest troszeczkę bardziej kolorowy, cukierkowy i budyniowy, niż sobie go, kurwa, wyobrażałem. O, jaki ogon, nice. Możemy wejść w tryb oglądania różnych rzeczy. No taki ogon bym się nie obraził, ale za taki ryj, chociaż... może być. Tak, przypomina to trochę World of Warcraft. I don't care. Dan. No dobrze, chodźmy na jakiegoś questa, pobijmy kogoś. Tak, tutaj są jakieś opcje, których jeszcze nie ogarniam. Robimy jakąś modlitwę, dostajemy za to expa. Zobaczcie ile efektów, ile tu się rzeczy dzieje, ile tu wypierdala rzeczy na ekran. To po prostu, no trzeba się przyzwyczaić niestety.
A jak z grywalnością? Jak z piękną grywalnością? Zaraz zobaczymy. Nie grałem jeszcze ani razu magiem, więc nie wiem, jak to wygląda od strony grania magusem. Chodzi ale o napierdalanie wojownikiem, to jest to całkiem przyjemne. Jak zresztą widać. Prawda. Podnoszenie lutu jest troszeczkę wkurwiające, ale to nic. Wszystko opiera się pod wsadem i klawiszami dookoła, także sterowanie jest dwa razy łatwiejsze niż w innych grach, na przykład dla porównania Old Republic, gdzie większość rzeczy trzeba albo skrótami wciskać, albo myszką. No ale tutaj też jest mniejsza ilość umiejętności, którą się posługujemy i gra idzie najbardziej zręcznościowy układ. Raz się dojebiemy, pak, pak, pazać, tyle tu się rzeczy dzieje. Oczywiście to wszystkie te napisiki i inne bajery możemy wyłączyć, żeby nas nie wkurwiały. Mam biec, kurwa, co ja mam w ogóle zrobić? No tak to jest, a kurwa, jak się zabieram za grę, nawet nie przeczytam, co mam zrobić w queście. Tam tararam. Mapki są całkiem. Grafika nie poraża, no ale pamiętajmy, że to gra, która powinna pójść na większości komputerów. No i jest w wersji beta za darmo, także już w ogóle bez przesady, nie wymagają wszystkiego. Ale i tak robi wrażenie, nie jest źle. Są jakieś filmiki, jest dużo bossów, dużo się dzieje. Mój towarzysz, jak widzicie, kapłanka, nazywa się Rydzyk i mnie tutaj healuje, ponieważ jest kapłanką oczywiście. I bardzo dużo zbiera pieniążków. Co to kurwa? Dobrze, gincie, bo chcę iść na tego wielkiego skurwysyna tam i pokazać wam, jak go rozpierdam. O ile go w ogóle rozpierdolę, a nie wydaje mi się. Ale nic. Dobra, zajebałem tych parszywców, no i teraz uderzymy na tego wielkiego skurwysyna na 31 level, ja 29. No dobrze, zobaczymy. Mam tutaj swój super mega debisty atak, wyskakuję w powietrze i lecę do tej kurwy i BOOM! Nic mu praktycznie nie zrobiłem. Yeah, zobaczymy, jak sobie poradzimy z tym gównem. Napierdalamy. Warlord. No tak. Oh yeah. I Mion Suko. Ja jestem tutaj obsrany w magiczne mikstury. Niestety grywalność gry, mimo że to wszystko fajnie wygląda, po jakimś czasie, zapewniam was, zacznie to być troszeczkę trudne, szczególnie w przypadku bossów, którzy nie są mega potężni, ale są czasami kurewsko wytrzymali, ich zapierdolenie zajmuje parę minut. I chociaż wiecie, że wygracie i po prostu nic nie musicie kurwa robić poza wciskaniem klawisza, to jest to po prostu czasami kurwa trudne. Tak czy siak. No jak widzicie, no ten nie zjechał mi nawet do połowy życia, aż nie musiałem ani razu użyć mikstury. I wiadomo, że go zapierdolę, ale po prostu jest troszeczkę nudne, ale mnie zajebał. Pak, 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 pak. Pak, 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 pak. No co jest? Tak. I znowu mamy swojego skilla. Och, nie rzucić na ryzyka. Nie! Pach, 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 pach. No potrafi być to nudne, prawda? Dobra, kończymy mendę. No, jeszcze mi odepchnie, sam koniec i dobra, zdychaj. Ciach, już, koniec. No. Tak. O, jest jeszcze też mat. Kurwa, imp. Tak, podnosimy wszystko. Zaraz wam pokażę mniej więcej, co ciekawego z Big Punku, jakie są zmiany, bla, bla, bla. Wszystko podnoszę, wszystko chcę, wszystko jest magiczne. Tak, hajs. Ale tak, ekwipunek. Ekwipunek jest mega kurwa mały, jeżeli chodzi o wygląd okna, bo zabrać możemy całkiem sporo. I mnie to osobiście bardzo wkurwia, ponieważ mało widzę, ale to nieistotne. Oczywiście typowa identyfikacja przedmiotów. Akurat tutaj brakuje mi scrolli, więc wam nie pokażę. Kamyczki do zbierania, możemy je łączyć, tak jak to miało miejsce w Diablo. Mamy już tutaj Religion Kity, Dungeon Kity, Tiffer Kity i Nature Kity. Różne są miejsca czasami, które na mapie możemy otworzyć dzięki tym bajerkom i zyskać owe przedmioty, bla bla bla. Ciekawostką poza miksturami są przenośne ołtarze, które możemy postawić wszędzie i taki ołtarzyk w swojej strefie cały czas będzie dawał nam życie. O ile oczywiście nie wpierdolą się do tego wrogowie, tak jak to ma miejsce teraz. I właśnie to jest kolejna rzecz, kurwa, odnawianie się wrogów jest absolutnie przepierdolone. O ile Old Republic też nie jest kurwa na jakimś zajebistym poziomie, że wrogowie odżywają dosyć wolno, tak tutaj odżywają w takim kurwa tempie, że nawet Wolfenstein się chowa chodzącymi zza ścian kurwa przeciwnikami, których nie było wcześniej w pomieszczeniu. O ile pamiętacie poprzednie Benegrowkę. No, że zapierdoliłem ich, biegniemy dalej. Co ja wam więcej mogę powiedzieć? No zbieramy hajsy. Oczywiście jest wewnętrzna jeszcze waluta, którą możemy kupić za prawdziwe pieniążki i odblokowywać inne bajery. Tyle, że tą walutę możemy także chyba... A może nie?
Nie, tej waluty chyba nie możemy normalnie zebrać. Możemy ją chyba tylko kupić. No i tu są różne rzeczy, ale ja się w to w ogóle nie bawię, bo nie. Bo zresztą i tak płacę, kurwa, ciężkie pieniądze w Old Republic, także tak. Ale mamy jeszcze walutę... Astral Diamonds, tak, kurwa. I te Astral Diamonds możemy wymieniać i kupować za to gówno różne ciekawe rzeczy. I możemy je zdobywać w specjalnych, dużych, dziennych misjach. Kurwa mać, no nie mogę no nic pokazać, bo przecież to kurestwo odradza się co 5 jebanych minut. No, jakie to jest wkurwiająca. Nie wkurwiająca jest ta gra, ale to jest wkurwiająca. Tak, ciach. Dobra. Spierdalamy stąd, żeby tutaj się nikt nie odrodził. Wejdę sobie na skarpę. Chociaż pewnie za demon kurwa zleci albo inne gówno. I mamy tutaj takie duże, duże questy, które możemy się zapisywać, czyli zrobić EQ, prawda? Prawda? Kojarzymy? Tak. Foundry, to wszystko trwa. Czasami jest raz na tydzień, czasami jest coś codziennie. Srata, tata. Mamy oczywiście takie coś. Jak coś takiego się kurwa odpala, sam początek, no to i moje pierwsza chęć kurwa było dziękuję, odinstalowuję, bo nisko kurwa nie zrozumiem. Możemy się tutaj zapisać na inne party i tutaj Daily Questy i The Zen Market i kalendarz, możemy się zapisywać kurwa w kalendarzu, na jakiego questa chcemy iść, ponieważ nie mamy już w ogóle żadnego życia, więc korzystamy z kalendarza kurwa w grze. Tu się zapisujemy, a tutaj nawet właśnie i kolejna rzecz nowatorska w tej wspaniałej grze polega na tym, iż gra oferuje własne tworzenie questów, tak proszę państwa. Ja muszę zabijać te duże demony, dobrze, już się zrozumiałem. Możemy tworzyć własne questy, pisać ich dialogi, tworzyć je na mapie, rozstawiać wrogów, robić fabułę, wszystko. No po prostu tworzyć własną przygodę jak mistrz gry. Czy to fajnie? Nie wiem. Większość questów jest oczywiście totalnie chujowa, bo narzędzia, które udostępnili twórcy, są takie sobie. No ale jest zabawa. No. Nie wiem, czemu większość questów jest po niemiecku. Strasznie dużo Niemców lubi pisać questy. Dobrze, zapierdolę ich i zaraz wracam. No nie ma dla mnie kurwa litości dzisiaj. No, nic nie mogę nawet na chwilę się zatrzymać, coś wam pokazać, no bo po prostu wrogów jest kurwa tylu, że nie jestem w stanie się ruszyć. To ta gra też pod tym względem jest dosyć dziwna, ponieważ wrogami jest usrane wszystko na maksa. A jednych to dobrze, no i to kurwa głupio, ale... Co kto lubi? Jepson! Ciochamy jeszcze. Impy, tak, wszyscy się pierdolcie. Wszyscy. Ciach. Objectives complete. Slay imps on the battlefield complete. Everything is complete. I am so complete. Tak. No i tak, no proszę państwa, levelujemy, bawimy się, oczywiście dobieramy się w drużyny, spierdalać ode mnie, absolutnie z wami kurwa nie walczę, nie mam w ogóle takiej opcji. Dobieramy się w drużyny, zapisujemy się na party, inne rzeczy. Teraz przenieśmy się jeszcze raz do głównego miasta. Tutaj i już spierdalać, Jezus Chrystus, wypierdalać, tak bardzo. Tak, przenieśmy się, bo ja kurwa zwariuję. O, ale magia! I wypierdoliło mnie. Mój towarzysz został, ale to nic, niech zdycha. Poradzi sobie. Jesteśmy w enklawie, naszym głównym mieście, które jest bardzo ładnie zrobione. Tutaj przyjmujemy questy, tutaj handlujemy, tutaj się bawimy, spotykamy się z ludźmi i tak dalej i tracimy ogólnie życie w realu. Także jest co robić. No i to już państwa było do pokazania. Jest oczywiście tryb PvP, możemy bić się z innymi graczami i ta gra tutaj pod tym względem nie różni się specjalnie od innych. Większość nowości i innych zmian już powiedziałem, co jest ciekawego. Także tak, grywalność ocenia na mniej więcej, nie wiem, 8 na 10, kurwa, coś w tym stylu. Gra chuj te skalę, kurwa, każdy ma inną skalę i dla każdego dziesiątka jest czym innym, a każdego jedynka jest czym innym i w ogóle się będę pierdolił wam oceniał. Zasadzie, gra jest za darmo, warto sobie popykać, założyć sobie postać. Ja gram w to z nudów najczęściej, ale mam na przykład konika. Patataj, mogę skakać konikiem, la, ale fajnie. O Boże, temu człowiekowi pali się koń. To straszne, gdzie jest straż pożarna, ale jestem chujowy dzisiaj w tekstach. No, nieważne. Zasysajcie, grajcie, póki gra jest darmowa i macie konto i możecie się bawić. Jak nie chcecie się, kurwa, wydawać dziesiątków pieniążków złotych w Old Republic i w innych MMO, to polecam jeszcze to. Boję, za darmo. Właśnie to chciałem powiedzieć. Tak.
na market coś kupić. A ja bardzo dziękuję i widzimy się w kolejnym. Będę grał w grę, w którym zagramy w jakiegoś klasyka. The Final Stage of jakieś tam gówno się rozpoczął i gówno mnie to obchodzi, ponieważ nie gram to w codziennie i nawet nie wiem. Boże, ile napisów tu się kurwa rzeczy dzieje. Zobaczcie tylko kurwa na czacie, co się dzieje po lewej na dole. Masakra, masakra. Dobrze, to by było na tyle. Bardzo dziękuję i do następnego. Będę grał w grę.